Narodowy Bank Polski opublikował właśnie raport pod tytułem Potencjał innowacyjny gospodarki, uwarunkowania, determinanty, perspektywy. W raporcie tym, napisanym przez Instytut Ekonomiczny NBP, proponujemy spojrzenie z lotu ptaka na bieżącą sytuację oraz perspektywy rozwoju innowacyjności w Polsce. W raporcie wskazujemy, że polityka wspierania innowacyjności to proces długofalowy, a ta polityka prowadzona od dłuższego czasu w Polsce jest prowadzona w taki sposób, który można nieco ulepszyć. Przyjmujemy z jednej strony perspektywę makroekonomiczną, ale także perspektywę doświadczeń międzynarodowych oraz perspektywę instytucji i regulacji. Wskazujemy, że istnieje szereg działań o charakterze krótkookresowym, które pozwolą na eliminację barier i aby wyzwolić potencjał, który drzemie w polskiej gospodarce. Jednocześnie należy podjąć kroki mające na celu zbudowanie długookresowego potencjału innowacyjnego w naszej gospodarce, jak też i kapitału ludzkiego oraz kapitału społecznego. W raporcie zwracamy uwagę, że innowacyjność to nie tylko postęp techniczny czy innowacyjne technologie, takie jak smartfony czy drony. Innowacje mogą być produktowe, procesowe, marketingowe, organizacyjne. Co ciekawe, mogą też mieć wymiar społeczny. Z punktu widzenia wzrostu gospodarczego kluczowa jest komercjalizacja, tak? Kluczowe jest przełożenie innowacyjnych idei na rzeczywisty wzrost wartości dodanej. Badania wskazują, że polskie przedsiębiorstwa nie są zbyt zainteresowane własną innowacyjnością. Jest to częściowo spowodowane mało innowacyjnym i mało konkurencyjnym otoczeniem, w którym one funkcjonują. Ten sam obraz rysuje się z porównań międzynarodowych wskaźników. Przykładem jest wskaźnik European Innovation Scoreboard, w którym Polska jest klasyfikowana na 5. miejscu od tyłu, raczej jako przeciętny innowator. To prawda, że Polska aktualnie jest nisko w rankingu, ale tak nie musi pozostać. W części drugiej naszego raportu przeanalizowaliśmy, czego możemy się nauczyć od liderów innowacyjności, w tym krajów nordyckich oraz Niemiec, i co możemy zrobić, aby Polska stała się bardziej innowacyjna w przyszłości. Jedną z najważniejszych lekcji jest to, że budowanie innowacyjności trwa latami. To nie jest krótkotrwały proces. Polska może stać się gospodarką innowacyjną, ale nie powinniśmy oczekiwać, że stanie się to z dnia na dzień. W części trzeciej raportu wskazujemy, że potencjał do bycia innowacyjnym zależy od wielu czynników, takich jak infrastruktura, między innymi parki technologiczne, poziom kapitału ludzkiego. Kraje najbardziej innowacyjne to także kraje o najwyższym poziomie kapitału ludzkiego i społecznego. W tym zakresie Polska ma niestety jeszcze trochę do nadrobienia. Chodzi tu przede wszystkim o niskie zaufanie społeczne i relatywnie słabe kompetencje części społeczeństwa, zwłaszcza tej gorzej wykształconej. Natomiast jest jedna informacja, która może cieszyć, i są to wyniki badań PISA, które wskazują na wysokie kompetencje polskich uczniów. To oznacza, że w przyszłości mogą budować potencjał innowacyjny naszej gospodarki. Aby ten potencjał wyzwolić, ważne są polityki horyzontalne, to znaczy polityki, które zachęcają do zakładania startupów, ogólnie prowadzenia działalności innowacyjnej, która z natury rzeczy jest bardziej ryzykowna od tradycyjnej działalności gospodarczej. Przegląd doświadczeń międzynarodowych wskazuje, że niezwykle istotna jest stabilność stanowionego prawa. Chodzi o to, aby przedsiębiorcy mieli do czynienia z ryzykiem rynkowym, natomiast niekoniecznie z ryzykiem administracyjnym. Inną bardzo ważną lekcją jest to, że innowacyjności nie możemy kupić jedynie poprzez zwiększanie wydatków na badania i rozwój. Są kraje, takie jak Dania, które startowały z relatywnie niskiego poziomu tych wydatków, a jednak udało im się bardzo szybko zwiększać swoją innowacyjność. Istnieje wiele ciekawych aspektów związanych z polityką wspierania innowacyjności, o których można się dowiedzieć, czytając najnowszy raport Narodowego Banku Polskiego pod tytułem Potencjał innowacyjny gospodarki, który jest dostępny na stronie www.nbp.pl.